Dzień dobry, witamy w Jabłonowie w ten piękny, słoneczny, wiosenny dzień. Naszym autem do prezentacji jest Ford Puma, rocznik 2021, wersja Titanium, no i wersja hybrydowa. Tutaj z racji tego, że to jest pełny 21 rok, tutaj już mamy oprócz jednolitrowego silniczka benzynowego o mocy 125 koni mechanicznych i w momencie obrotowym 210 km. Mamy jeszcze napęd elektryczny. Nie trzeba się go obawiać, tutaj tak naprawdę działanie tego silnika elektrycznego jest całkowicie w czasie jazdy niewyczuwalne. W przeciwieństwie do wielu aut hybrydowych, tutaj kierowca ani pasażer nie wie, w którym momencie silnik elektryczny się włącza, kiedy się wyłącza, kiedy się bateria doładowuje, kiedy się z niej korzysta. Skrzynia biegów manualna, auto ma płaski moment obrotowy dostępny między 1750 a 2500 obrotów, czyli praktycznie jak w dieslu, czyli tak naprawdę dzięki temu, że ta skrzynia jest tak fajnie zestopniowana, a moment obrotowy dostępny już od samego dołu, ten samochód jest zaskakująco dynamiczny. Jak dynamiczny? No proszę Państwa, silnik jednolitrowy napędza ten samochód do pierwszych 100 km na godzinę w niecałe 10 sekund. Więc są to osiągi dobre. Przypomnijcie sobie dawniejsze czasy, że na samochód jak przyspieszał w 10 sekund do setki, to już był to kiedyś szybki samochód, prawda? Dzisiaj auta są bardziej dynamiczne, mają więcej koni, turbin i tak dalej, są inne czasy. Prędkość maksymalna deklarowana przez producenta prawie 200 km na godzinę. Też nie jest to mało. Jest to auto, którym możemy sobie równie dobrze jeździć i po mieście, gdzie to jest jego naturalne środowisko, i w trasie. Przebieg 30 kilka tysięcy kilometrów. Oryginalny lakier, możecie mierzyć, możecie sprawdzać. Oryginalne szyby. Pokażę Wam od razu VIN. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie sprawdzić, proszę bardzo, nie ma najmniejszego kłopotu. Oferta w pełni transparentna, nie mamy nic do ukrycia. Szyby oryginalne, łącznie z przednią. Te piękne światełka a la Porsche też są oryginalne. Silniczek ledwo co słyszalny. Opony praktycznie nowe, Goodyeary wielosezonowe. Świetna sprawa na taką pogodę, jaką mamy w Polsce. Teraz tych tak naprawdę zimowych dni, takich, gdzie potrzebna jest opona typowo zimowa, jest niewiele. I też nie w każdym rejonie naszego kraju występują. Bagażnik 404 litry. Gdyby samochód nie był hybrydą, tylko zwykłym benzyniakiem, byłoby niecałe 50 litrów więcej. Ale zobaczcie, jest to naprawdę bardzo duży bagażnik na takie auto. Jest to naprawdę duży bagażnik, jak to samochód, który z zewnątrz nie jest nie wiadomo jak długi, nie jest nie wiadomo jak potężny. Miejsca z tyłu pod dostatkiem. Fotel mam dość dobrze odsunięty, tak żeby miał sporo miejsca z przodu. I zobaczcie, mogę normalnie, bez najmniejszego problemu, za sobą usiąść. No, z racji przebiegu tutaj nie ma się do czego przyczepić, moi drodzy, ani na zewnątrz, ani w środku. Bardzo lubię takie samochody sprzedawać, bo no niestety wy klienci tutaj nie będziecie mieli żadnego punktu zaczepienia pod tytułem ryski, wgniotki, jakieś inwestycje do wykonania na już. Samochód jest nowy, on nowością jeszcze pachnie, tutaj nie ma tak naprawdę nic do roboty, poza tym, żeby go sobie do pełnego zbiornika dotankować, paliwa jest sporo, i się nim cieszyć. Auto ma 5 trybów jazdy. Auto ma czytanie znaków, asystenta pasa ruchu, tempomat. Ma też asystenta jazdy ekonomicznej, co uważam, że w takim samochodzie jest sprawą dość fajną. Tutaj czasami, jeżeli się nie spieszymy, warto się właśnie w ten eco-driving wczuć.
warto się wczuć, jechać tak, żeby samochód palił nam jak najmniej. No i tak mało pali, bo tutaj producent nam deklaruje spalanie na poziomie 5 litrów na 100 średnie, także to jest spalanie bardzo małe. Mamy nawigację, mamy, jeżeli sobie sparujemy telefon, o co właśnie samochód przed chwilą prosił. Wszelkie aplikacje mobilne typu Android Auto, Apple CarPlay. Jest samochód jak na samochód mały, jak na małego crossovera, wyposażony bardzo dobrze. Tu mamy te... Zaraz. Nie, to nie chciałem tego robić. Chciałem wam pokazać tryby jazdy. Jest. Mamy tryb jazdy normalny. No, wyłączyło nam się. W każdym razie mamy tryb jazdy normalny, mamy sportowy, mamy dojazdy po śliskim. Także tutaj tym samochodzikiem można się troszkę pobawić. Cena jego jest bardzo w tej chwili atrakcyjna względem ceny nowego egzemplarza. A zaznaczam po raz kolejny, samochód jest praktycznie nowy. No bo po prostu on pachnie nowością, jest, nie ma najmniejszych śladów zużycia, nie brał udziału w wypadku, nic niepokojącego się z nim nie działo tak naprawdę. Także jeżeli chcecie mieć nowe auto, a chcecie dobre 30% zaoszczędzić, no to musicie przyjechać do Jabłonowa i kupić od nas tego pięknego Forda Pumę. Zapraszam i polecam.